Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że nic wam nie powiem. Naprawdę. Nie powiem. Powiem tylko, dlaczego nie powiem. Część mnie, część taka nauczycielsko-kaznodziejska, część mojej osobowości bardzo by chciała coś powiedzieć. Nawet miałem temat przygotowany, ale jakoś tak miałem zgrzyt, żeby go powiedzieć, więc go nie powiem. Ale z drugiej strony nie powiem wam żadnego tematu. Za chwilkę skończymy i nie jest mi z tego powodu źle. Nie czuję się winny z tego powodu, chociaż wiem, że wy wiecie, że mieliśmy tutaj przyjechać, więc prawdopodobnie spodziewaliście się nauczania. Prawdopodobnie spodziewaliście się godzinnego nauczania, mniej więcej, tak, jakiegoś konkretnego tematu, wersetów z Biblii. Tak? I ja to wiedziałem, że wy oczekujecie nauczania. I nie czuję się źle z tego powodu, że wam tego nauczania nie podam. Naprawdę nie jest mi z tym źle. A dlaczego tak? Sam się zastanawiałem, dlaczego tak. I zobaczcie, wy mieliście teraz jakieś nastawienie, jakieś oczekiwanie w stosunku do mnie, tak? I to było dobre, to w ogóle to wszystko jest okej. Natomiast każdy z was w waszym otoczeniu macie ludzi, które wywierają, i ci ludzie wywierają na was presję. Macie ludzi w waszym otoczeniu, którzy oczekują od was. Różnych rzeczy od was oczekują. Tak? Jest tak? Rząd teraz od was oczekuje coraz więcej. Tak? Jest nowy ład. I też rząd oczekuje coraz więcej od przedsiębiorców. Tak? Może wasi rodzice czegoś od was oczekują. Może wasi rodzice katolicy oczekują, że się jednak nawrócicie. Tak? Może wasi pracodawcy oczekują, że będziecie za darmo zostawać po 2 godziny więcej w pracy. Tak? Generalnie różni ludzie różne rzeczy od was chcą. I niektórzy ludzie chcą takich rzeczy dobrych, tak? Jak na przykład Hania woła jeść. To jest dobre oczekiwanie i powinniśmy je zaspokajać. Ale wielu ludzi robi coś, znaczy oczekuje od was czegoś, czego nie powinni oczekiwać. I nie powinniście się czuć z tego powodu źle, że czegoś nie robicie. Po prostu ten świat tak działa na nas, że nikt nie jest w stanie zadowolić ludzi. Jezus nie zadowolił ludzi, więc i ty też nie zadowolisz ludzi. Tak naprawdę to, że nawet w świecie słyszałem takich szkoleń z rozwoju osobistego, że ktoś, kto chce zadowolić wszystkich, poniesie porażkę na 100%. My potrzebujemy wiedzieć, co robimy, komu, dla kogo to robimy, a coś, czego nie zrobimy, nie powinniśmy czuć wyrzutów sumienia. Po prostu. Bo jak będziesz chciał spełnić oczekiwania różnych ludzi, to będziesz miał poczucie winy na 100%. Będziesz się czuł niegodny, może będziesz się czuł źle, będziesz się czuł jakiś gorszy, będziesz sobie może myślał, to ja może jednak tak, Biblia mówi, żeby kochać ludzi, a ja jakoś tak nie za bardzo ich kocham. Tak? To, że ja teraz już dosłownie kończę, bo to już się trochę robi z tego nauczanie, więc chcę dotrzymać słowa i naprawdę powiedzieć jak najmniej. Natomiast to, że teraz nie mówię żadnego tematu, a tak dla kaznodziei to jest to jakieś wyzwanie, ale nie czuję, że moja tożsamość w Chrystusie cierpi. Nie czuję, że jestem jakimś gorszy. Nie czuję, że coś jest ze mną nie tak. Po prostu. I wy, kiedy decydujecie, że coś dla kogoś nie zrobicie, że komuś odmówicie, nie powinniście się czuć źle z tym.
tak naprawdę to każdy z nas, bo wiecie, bo to z drugiej strony nie jest zachęta do tego, żeby teraz być leserem, tak? I być obojętnym, to bardziej chodzi o to, w pewnym sensie to jest trochę spójne z tym, co Mateusz mówił, że ty potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś, dokąd zmierzasz, co jest twoim zadaniem, tak? Rozpoznać swoje namaszczenie, potrzebujesz podjąć pewne decyzje, trzymać się tego na 100%, tak? Oczywiście jesteś otwarty na różne potrzeby ludzi. To nie jest tak, że tylko sobie ustawisz coś i nigdy nikomu już nic, nie wiem, nie powiesz Ewangelii, bo masz służbę na internecie, nie uzdrowisz kogoś na ulicy albo w sklepie, bo chodzisz do szpitala, co nie? To jakby jesteśmy otwarci na różne rzeczy, ale generalnie, jeżeli wiesz, że działasz zgodnie ze swoim powołaniem, tak? Jeżeli jakby w praktyczny sposób kochasz ludzi, to to będzie miało jakiś swój ograniczony zakres. I nie czuj się winny, że innych rzeczy nie zrobisz. Po prostu nie zrobisz i koniec. Rób to, co masz robić na 100%. I nie obwiniaj się, że nie robisz innych rzeczy. Nie obwiniaj się, że że ktoś może ci powiedzieć, o, jesteś chrześcijaninem, a nie pomogłeś mi, albo nie zrobiłeś czegoś, albo jesteś taki, albo owaki. Kochaj Chrystusa. Bądź taki jak On. To jest twój taki największy drogowskaz. A to, co ci ludzie inni mówią, to, co chcą od ciebie, nieważne, jeśli to jest dla ciebie priorytetem. Amen.